dobry, witam serdecznie w dzisiejszy poniedziałkowy poranek 21 marca 2022 roku. Rozpoczyna się wiosna, słoneczko pięknie świeci za naszymi oknami, budzi się nowy dzień i nowy tydzień i każdy z nas będzie się wybierał z pewnością dziś do przeróżnych obowiązków, a to znaczy, że będziemy dokonywali wyboru, co mamy zrobić już teraz, co ewentualnie odłożyć na później. Chciałbym, aby w tym dniu dzisiejszym towarzyszyło nam Słowo Boże, które jest zapisane w Psalmie 143 oraz w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale. Proszę posłuchajcie. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. W obecnej sytuacji, kiedy wielu z nas gości w swoich domach, także w parafiach, rodziny z Ukrainy uciekające przed wojną, wszystkie nasze działania nakierowane są na to, by pomagać, by wspierać. By tych ludzi doświadczonych cierpieniem, smutkiem, strachem, a nierzadko także żałobą i śmiercią, chwycić za rękę i powiedzieć: już jest bezpiecznie. By choć na chwilę otoczyć miłością i pozwolić im poczuć się lepiej. Podejmujemy więc przeróżne wyzwania, by po prostu pomóc. Organizujemy mieszkania, ubrania, żywność, buty, co tylko możemy, aby choć przez chwilkę zapomnieli o nieszczęściu, jakie zgotował im człowiek, którego nazywali bratem. I w tych wszystkich inicjatywach jest wiele miłości, dobra, służby. Ja osobiście cieszę się bardzo, że obok tych socjalnych inicjatyw podjęto również inicjatywę, powiedziałbym, duchową, polegającą na przygotowaniu i druku Biblii oraz innej literatury chrześcijańskiej dla dzieci i dorosłych w języku ukraińskim. Ponieważ naszym zadaniem jest nie tylko dbać o pokarm cielesny, ale także o to, by zatroszczyć się o potrzeby duszy tych, którzy do nas przybyli. I właśnie o tym przypominam dzisiaj Psalm 143. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak bardzo potrzebne jest Boże prowadzenie w naszym życiu i konieczność naszej modlitwy z prośbą, by Pan Bóg wskazywał nam drogę? Aby Pan Bóg prowadził nas swoimi drogami? Dzisiejszy werset biblijny pokazuje nam, jaka powinna być nasza postawa każdego poranka, gdy wstajemy. Powinniśmy prosić Boga, aby pokazał nam, jak mamy rozpocząć dany dzień, z jakim planem i co powinno być naszym celem, co powinno być naszym priorytetem. A zatem wskazanie na dzisiaj, jako ludzie wierzący, każdy dzień powinniśmy rozpocząć od modlitwy i karmienia się Słowem Bożym, bo jeśli mamy społeczność z Bogiem, wtedy Bóg będzie błogosławił i będzie nam pokazywał, co jest ważne, a co należy odstawić i odrzucić. Jeśli człowiek zrezygnuje z modlitwy i chodzenia Bożymi drogami, to tak jakby zrezygnował z Bożych wartości, z Bożych przykazań, schodząc na zgubną ścieżkę niesprawiedliwości i grzechu. Chodzenie Bożymi drogami oznacza życie w miłości, uczciwości, życie w sprawiedliwości, które wyrażają się nie tylko w słowach, ale także i w czynach. Biblia w wielu miejscach pokazuje obietnicę Bożego prowadzenia wszystkim, którzy szczerze i z całego serca szukają Bożego przewodnictwa. Rozpocznijmy więc dzisiejszy dzień powierzeniem
wszystkich naszych spraw w Boże ręce. Powiedzmy Bogu, co nas niepokoi, co nas martwi, co jest dla nas trudne, z czym mamy kłopot i zarazem podziękujmy za wszystkie wspaniałe doświadczenia i rozwiązania, którymi Duch Święty każdego dnia nas obdarowuje. Zapraszam także do wspólnej modlitwy dzisiejszego poranka. A pomódlmy się słowami, które są zapisane w naszej książeczce. Boże, Stwórco i Dawco życia, wyznajemy przed Tobą nasz sposób życia i zwyczaje naszych społeczeństw prowadzą do niezgody i oddalają nas od Twojego stworzenia. Tęsknimy do nowej pobożności, która przeniknie do naszego planowania, myślenia i działania. Pomóż nam zachować ziemię dla przyszłych pokoleń i dzielić się między sobą jej dobrami. Amen. Życzę Państwu dobrego dnia z Bogiem i do zobaczenia.